Informacje Joanna Wrześniewska, witam Państwa. Prezydent odmówił podpisania ustawy reprywatyzacyjnej. Oznacza to, że osoby, których mienie zagarnęło komunistyczne państwo, będą musiały na jego zwrot jeszcze długo poczekać. Prace nad ustawą trwały 10 lat. W końcu udało się ją przepchnąć przez Sejm i Senat. Rozbiła się jednak o weto prezydenta, który mówi wprost, ta ustawa jest zła. Godzi w podstawowy dzisiaj interes wszystkich Polaków, jakim jest stworzenie najlepszych możliwych warunków do rozwoju gospodarczego naszego kraju. Dlatego tej ustawy nie podpiszę. Prezydenta przekonały głównie argumenty ekonomiczne. Jego zdaniem Polski, która walczy z bezrobociem, reformuje służbę zdrowia i szkolnictwo, po prostu na reprywatyzację nie stać. Szacunki są różne, ale i tak wiadomo, że realizacja ustawy kosztowałaby kilkadziesiąt miliardów złotych. To tak jak złodziej, ja nie oddam, bo mnie to jest potrzebne. To jest takie rozumowanie, przepraszam bardzo, bardzo może brutalne w stosunku do państwa, ale takie rozumowanie jest logiczne. Prezydent przyznaje, że majątek powinien wrócić do prawowitych właścicieli. Najlepszym miejscem do jego odzyskania są jednak jego zdaniem sądy. Problem w tym, że jak obliczył rząd, ta droga będzie kosztować Polskę ponad ćwierć biliona złotych. Kilka razy więcej niż ustawa. Moim zdaniem szacunki Ministerstwa Skarbu są całkowicie wyssane z palca. Kto lepiej liczy, będzie wiadomo już wkrótce. Byli właściciele zdecydowali już o wejściu na ścieżkę wojenną. Zamierzają skarżyć Skarb Państwa, jak i gdzie się da. Nasze organizacje rozpoczną niestety w tej chwili powiedzmy masowe występowanie do sądów krajowych, zagranicznych, wszystkich możliwych o zwrot i występowanie już nie o 50%, występowanie o 100% i występowanie o zyski utraconej korzyści. Już dziś rozpoczął się proces w Nowym Jorku. Potomkowie polskich Żydów żądają od Polski ogromnych odszkodowań za utracony majątek. Komentując te doniesienia, prezydent Kwaśniewski powiedział, że liczy na rozsądek amerykańskich sądów. Decyzja prezydenta podniosła poziom adrenaliny nie tylko byłym właścicielom. Zdenerwowani są również posłowie, przede wszystkim z akcji wyborczej Solidarność. Tomasz Wójcik z AWS, przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, która rozpatrywała projekt ustawy reprywatyzacyjnej, uważa, że powinna ona jak najszybciej wejść w życie. Za decyzję o zawetowaniu ustawy, zdaniem posła, prezydent powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Jest to decyzja, która szkodzi interesom państwa i szkodzi interesom obywateli. Decyzji prezydenta broni SLD. Z decyzji prezydenta zadowoleni powinni być przede wszystkim obywatele naszego kraju, bo gdyby prezydent podpisał tą szkodliwą ustawę, to oznaczałoby to, że rozwój Polski byłby zablokowany na wiele następnych lat. Decyzję prezydenta pozytywnie ocenia też Platforma Obywatelska. Zdaniem jej liderów reprywatyzacja powinna objąć wszystkich poszkodowanych, a nie tylko tych, którzy mieli polskie obywatelstwo do końca 99 roku. Uważamy, że zwracanie takie, że zwraca się tylko blondynom, a nie brunetom, nie jest w porządku. Nie o to chodzi. W związku z powyższym, ja odpowiadam, gdybym był prezydentem Rzeczypospolitej, też bym zawetował tę ustawę. Decyzja prezydenta nie jest ostateczna. Sejm większością 3/5 głosów może odrzucić weto. Przy obecnym składzie Izby jest to jednak mało prawdopodobne. Nie rozważam dymisji Andrzeja Majkowskiego, powiedział Aleksander Kwaśniewski dziennikarzom. Prezydencki minister wzywał w 1968 roku do antysemickich czystek. Wczoraj przyznał, że popełnił błąd i przeprosił. Zdaniem prezydenta 33 lata działalności Majkowskiego odkupiły jego winę. Liderzy Platformy Obywatelskiej i szef SKL-u podpisali porozumienie o współpracy. Trochę dziwna to jednak współpraca, bo umowę politycy podpisali oddzielnie. Fakt, że politycy SKL-u wystąpili z AWS-u i chcą wspierać Platformę Obywatelską, cieszy przynajmniej jednego z jej liderów. Bardzo dużo osób budujących Platformę Obywatelską to członkowie SKL-u. W związku z tym to wszystko, co się dzieje, jest po prostu konsekwencją ich ideowego wyboru. Dwaj pozostali, mówiąc o związkach ze SKL-em, skutecznie unikają słów kontrakt i koalicja. Platforma Obywatelska nie podpisuje umów koalicyjnych ani sojuszów wyborczych z żadną partią polityczną. Nie może być koalicji. No nie może, jak powiedziałem, nie mamy NIP-u, nie mamy REGON-u. Szef SKL-u Jan Maria Rokita, który porozumienie z Platformą podpisywał w innym miejscu i w innym czasie. Od 22 marca, od godziny 14:43. Nie widzi w tym nic dziwnego. Myślę, że sposób jego podpisania w żadnym wypadku ani nie zmniejsza, ani nie zwiększa jego ważności i wiarygodności dla obu stron.
Zapewnia, że na mocy umowy politycy SKL-u znajdą się na listach wyborczych Platformy, jeśli wcześniej pomyślnie przejdą przez prawybory. Dlaczego więc liderzy Platformy i SKL-u nie podpisali porozumienia wspólnie przy błyskach fleszy? Według nieoficjalnych informacji dlatego, że w samej Trójce zdania na temat związków z SKL-em są podzielone. Zwolennikiem bliskich kontaktów ze stronnictwem jako partią jest Maciej Płażyński. Sceptycznie do tego pomysłu podchodzi Donald Tusk, który struktury Platformy woli budować w oparciu o towarzyszy broni z dawnego Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Pozycja SKL-u nie jest więc najmocniejsza, mówią w kuluarowych rozmowach działacze Platformy. Stronnictwo ma także inne kłopoty. Natychmiastowej dymisji ministrów SKL-u po wyjściu partii z AWS-u domaga się ZHN. Odnoszę się do wcześniejszych podobnych sytuacji, kiedy Unia Wolności wychodziła z rządu i przypominamy sobie, że pojawiły się dymisje ministrów. To nie ja decyduję o tym, czy jestem w rządzie, tylko pan premier. Także proszę się zwrócić do pana premiera z pytaniami. Także liderzy Platformy ostrzegają, że jeśli Artur Balasz i Bronisław Komorowski pozostaną w rządzie, nie będzie dla nich miejsca w powstającym klubie parlamentarnym ugrupowania. Dla zdegustowanego AWS-em SKL-u lepsze jutro miała oznaczać Platforma Obywatelska. Tymczasem dzisiejszy dzień pokazuje, że dla niektórych liderów stronnictwa Platforma może okazać się za ciasna. Informacje Radosław Kietliński. Radny z pomorskiego miasta Świecie postanowił dorobić do skromnej garzy samorządowca. Nie zarobił wiele, bo już w kilka dni po otwarciu własnego interesu i radnym, i jego firmą zajęły się organy ścigania. Radnemu grozi do 3 lat więzienia i utrata podstawowego źródła dochodów. 46-letni Leszek P. nie jest człowiekiem biednym. W Świeciu prowadzi lokal gastronomiczny i sklep. Ma też kamienicę i właśnie w niej ulokował dom uciech. Noce były z głowy zarwane praktycznie, no bo mieszkam obok. No przyjeżdżali klienci taksówkami, z alkoholem i było dosyć głośno. Zatrudnione przez niego córy Koryntu pochodziły z Ukrainy. W Polsce przebywały nielegalnie i już je deportowano. Wcześniej jednak przyznały, że ich bosem był radny. Za każdą tak zwaną usługę dostawały 50 zł. Panie zeznały, że pan Leszek P. no, zmuszał je do nierządu i czerpał z tego korzyści materialne. Prokuratura zarzuca radnemu czerpanie korzyści majątkowych i ułatwianie uprawiania nierządu. Radny nie przyznaje się do winy. W Radzie Miejskiej nikt nie wiedział o nowym źródle dochodów Leszka P. Mówi się, że radni zostali wybrani po to, aby pomagać drugiemu człowiekowi. No więc uważam, że czyn taki jak nierząd, jeżeli by to się okazało prawdą, byłby bardzo niedobry i żaden z radnych nie powinien pod żadnym pozorem tego czynić. Jeśli zarzuty prokuratora potwierdzą się, Rada Miejska jest gotowa zrezygnować z przedsiębiorczego samorządowca. Prokurator apelacyjny w Gdańsku odwołał dwóch zastępców prokuratora rejonowego w Toruniu, Arkadiusza Wolskiego i Andrzeja Rosińskiego. O obu panach stało się głośno wczoraj po publikacji Superekspresu. Gazeta zamieściła zdjęcia z biesiady, podczas której prokuratorzy bawili się wspólnie z gangsterem, przeciw któremu prowadzili śledztwo. Będzie kolejne śledztwo w sprawie mordu na Żydach z Białostocczyzny. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej potwierdził, że wkrótce rozpocznie się śledztwo w sprawie mordu w Radziłowie, dokonanego 3 dni przed zbrodnią w Jedwabnem. Nieznana jest dokładna liczba ofiar. Radziłów leży 20 km od Jedwabnego. 7 lipca 1941 roku, 3 dni wcześniej niż w Jedwabnem, zginęło tam kilkuset Żydów. Mówią o tym świadkowie przesłuchiwani w śledztwie w sprawie Jedwabnego. W Radziłowie dokładnie to samo się stało. Spędzono Żydów na rynek, dręczono ich tam cały dzień, kazano pielić bruk, a potem zapędzono do stodoły. Wiosną ubiegłego roku dziennikarz Andrzej Kaczyński był w Jedwabnem i Radziłowie. Dotarł do Polaka, który uratował od śmierci żydowską rodzinę. 55 lat mieliśmy, żeby uporać się z tego rodzaju sytuacjami. Czy mamy w przypadku tych innych miejscowości czekać na kolejną książkę, inną książkę, inną inspirację. Historyk Tomasz Szarota pracuje nad książką, w której znajdują się wszystkie najważniejsze publikacje na temat zbrodni w Jedwabnem, jakie ukazały się w Polsce i na świecie od zakończenia wojny. O szansach powodzenia kolejnych śledztw wyraża się sceptycznie. Boję się, że jest już za późno, żebyśmy zdobyli odpowiednio materiał dowodowy taki, który mógłby chociażby w tym stopniu wyjaśnić tą sprawę, jak w tej chwili sprawę Jedwabnego.
W Niemczech w końcu lat 50. prowadzono 3 śledztwa, wychodząc z założenia, że zbrodnie w obwodzie białostockim latem 1941 roku popełnione zostały przez nazistów. Wszystkie postępowania zakończyły się umorzeniem z powodu braku dowodów. Audycja Big Brother oraz inne przekazy o zbliżonej formule mogą być społecznie szkodliwe. Takie oświadczenie wydała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Audycje te lansują postawy i zachowania mogące mieć niekorzystny wpływ na kształtowanie poglądów, postaw i wzorców zachowań części widzów, pisze Rada w swoim oświadczeniu. Polsat, podejmując się stworzenia pierwszego polskiego programu reality show Dwa Światy, nie wzorował się na zagranicznych licencjach. Dwa Światy powinny wzbudzić sympatię widzów, nie naruszając zasad, które są przedmiotem troski Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Będzie się można o tym przekonać już za 3 dni. Kilkanaście osób w różnym wieku zamieszka ze sobą na 3 miesiące w 2 domach pod Wrocławiem. O ich losie decydować będą telewidzowie. Zwycięzca zabawy otrzyma 1 000 000 złotych nagrody. W związku z wieloma telefonami od telewidzów zaniepokojonych, czy program Dwa Światy wystartuje, pragniemy Państwa uspokoić, że program rusza w poniedziałek. A za chwilę rusza sport. Karolina Szostak. Witam Państwa. Kontuzja Andrzeja Juskowiaka to obecnie największe zmartwienie Jerzego Engela, trenera piłkarskiej reprezentacji Polski, która w Niemczech przygotowuje się do sobotniego meczu eliminacyjnego Mistrzostw Świata z Norwegią. Juskowiak we wczorajszym meczu sparingowym z Oldenburgiem zagrał zaledwie 8 minut. Zszedł utykając z boiska, a badanie ultrasonograficzne wykazało ponowne naciągnięcie mięśnia lewej łydki. Świeżych uszkodzeń nie ma, niemniej jednak ta łydka go pobolewa. W związku z tym wczoraj wdrożyliśmy leczenie, ale trudno jest powiedzieć, że będzie nas po prostu zdrowy. Jeszcze czekamy, co prawda, na taką ostateczną diagnozę, ale wszystko wskazuje na to, że jednak Andrzej nie zagra z Norwegią. Pech nie opuszcza naszego reprezentanta. Przypomnijmy, ta sama kontuzja wyeliminowała go z meczu towarzyskiego ze Szwajcarią na Cyprze w lutym. Reprezentacyjnego lekarza zapytaliśmy również o stan zdrowia pozostałych zawodników. Poza Andrzejem Juskowiakiem wszyscy dzisiaj trenują. Za wyjątkiem Kryszałowicza, który wczoraj miał taki lekki stan podgorączkowy i w związku z tym zostawiliśmy go w hotelu, ale wszystko jest dobrze dzisiaj. Nie gorączkuje, czuję się dobrze. Mecz już w najbliższą sobotę. Trzymamy kciuki za nas. Polskie składy budowlane.